Cześć, siemanko, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku The Foresta. W 22 odcinku. Tak? No bo nie wiem. 22? Jo! 23. Także w 23 was witam. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się szeptami pod murem. Pisaliście mi, kanibale szeptali pod murami, że na południu wyspy, przy wraku statku, znajdę coś ciekawego. Nawet jeszcze więcej wyszeptali, powiedzieli: Co? Kto mnie woła? Już nie wiem co. Domyślenie się, że na kryto to musi być kościół. Przecież to jest logiczne. Tak czy siak w dzisiejszym odcinku będzie się dużo działo, wszystko oczywiście tyczy się nowego update'a, więc mam nadzieję, że się będzie podobało. Tak teraz, nie przedłużając, wchodzimy w grę. No i witajcie już w naszym świecie, moi drodzy, baza wygląda perfekcyjnie. Natomiast już kapkę gorzej wygląda teren, który jest dookoła mnie. Ponieważ jest kompletnie nie widzieliście nic, nie widzieliście tutaj kątem oka, nie. Wszystko jest wykarczowane. I to niejednokrotnie, jak Boga kocham. Musiałem pójść na podróż po paliwko, bo mi się skończyło. Pewnie spytacie czemu, jakim cudem, po co karczowałeś tyle, po co zbierałeś? PAM! Ale tam jeszcze nie wchodziłem, powiedziałem nie, poczekam z tym. Inauguracja naszej wieży, moi drodzy, dzisiaj będzie miała miejsce. Teraz troszeczkę ten teren wygląda brzydko. No niestety, gdy ten las zniknął, zrobiło się niestety, ale troszeczkę brzydko, surowo bardzo. I można powiedzieć, tak jak powiedziałem przed chwilą, no jest tak troszeczkę brzydko. Już on tylko opisze, o co chodzi dokładnie mi z tą brzydkością. No musiałem niestety tego drona zbierać 317 logów. I uwierzcie mi tą liczbę, czy 18, akurat tu się mogłem o jedno dupnąć. Aha, nic nie widać, fajnie. No nie zobaczę przez te drzwi. 317 logów musiał Rezigioro. 317, dobrze pamiętam. Pamiętam, ponieważ zajęło mi to naprawdę kupę czasu, ale poszła jedna kawka, poszła druga kawka. Tutaj sobie powstałem na balkoniku, tam, o, tam w tym miejscu i tutaj jeszcze mam balkonik, tak sobie patrzę, powstaje, fajnie powstaje. Masa, ale to masa drewna. Zresztą gdyby tak zliczyć, ile tutaj drewna na tą bazę poszło, no to powiem szczerze, nie wyszłoby znacznie mniej, a nawet chyba kapkę więcej. Baza jest kozacka, wieża jest jeszcze bardziej kozacka. Wszystko zaczyna tutaj wyglądać, wszystko zaczyna tu nabierać naprawdę fajnego kształtu. Pułapki się pojawiają, musimy ich postawić znacznie więcej. Nie tak z dupy jak ta, tylko takie mury porobić tutaj właśnie dookoła. I zająć się tą bazą jeszcze konkretnie. Tak też mimo wszystko dzisiaj zajmujemy się jeszcze nowościami. Między innymi właśnie kuszą i chyba kościołem. O to chyba chodziło, szepczącym kanibalom, którzy piszą spoilerowe komentarze. Przepraszam, szepczą spoilerowe. O, spoilerują. Przesunąłem sobie to na bok, bo tam mi to przeszkadzało. Ach, nie z tej strony. Oczywiście, że latałem, próbowałem i już wiem co i jak. Wiem też, że po wielu próbach i błędach, że jak że tak powiem, puścić tą naszą parlotnię. Lotnię, nie parlotnię. I robimy dzisiaj oficjalny test. Oficjalny test naszej wieży. Ja jeszcze na nią nie wchodziłem, ale się jaram po prostu jak dzik. Wbijamy na wieżę i lecimy w kierunku południa wyspy, ponieważ... Ej, a mam wszystko? Jagódek nie mam, bo nie mam ogrodu. O, ogród trzeba zrobić. Mam leki na szczęście fulla. Ara, przeżyjemy. Jedzenie by się przydało. Coś upolujemy po drodze. Mam nadzieję, że starczy. Na batonika możemy pojechać. Woda jest, bo pamiętam, że brałem do bukłaku wody. Dobra, a nie ma tam w ogóle jeszcze jakiegoś wejścia fajnego? Bo tu by dało się z tej wieży w ogóle zrobić taką zabudowaną fajną rzecz. W ogóle jeśli chodzi o wieżę, ja nie pozwolę sobie jej zepsuć. Tutaj biegają często kanibale, jak oni się na nią rzucą, to ja chyba dostanę po prostu wściekłości, ataku i no wszystkiego naraz innego. Robimy tutaj dookoła murki Co mówiłem? Co się kryjesz za tą kłodą, powiedz mi? No co się kryjesz? Ja cię widział, ja cię słyszał, ha? Get out of here, mi stąd. Mam nadzieję, że kumpli nie wziąłeś. Musimy to robić murki, bo jak oni zaczną mi tą wieżę atakować, to nie będzie za miło. Postarajmy się go jakoś ominąć, wydaje mi się, że on gdzieś tam sobie poszedł w bok. A już kolejnego słyszę. Tutaj pod murami jest kretyn. Idziemy na górę. Czy takim slalomem. W ogóle tu... Nie ma żadnego oświetlenia, to będzie strasznie ciemne w nocy. Trzeba ją ładnie oświetlić, to mi się podoba. Szkoda, że takich elementów nie da się na własną rękę zaprojektować. To jest troszeczkę słabe moim zdaniem, ale... Ale ogólnie...
A, jest coraz mniej miejsca, coraz węższe. To jest, no tak, no bo to jest taki stożek, można powiedzieć. Tutaj aż się coś prosi, żeby coś tutaj dać. Zarąbisty. Jest jak wysoko! Jaram się jak dzik. Tu już śnieg pada w ogóle, ej. Na górze. Ej, tutaj śnieg pada! To my zaraz tu zmarzniemy. No tak, im wyżej, tym zimniej, nie? Logiczne, Rezygiuszu. Logiczne, mordeczko. Nie, no nie wierzę w to po prostu. Już marzniemy trochę. Stamina nam spada. Widzę o kanibala. Na południe wyspy znajduje się na południu. Nie mogę teraz mapy otworzyć w trakcie trzymania tego, ale musimy lecieć w tamtą stronę. Nie wiem, co zrobię z parolotem. Gdzieś ją dam po drodze w taki sposób, żeby mi się nie pogubiła. Musimy dokładnie w tamtym kierunku lecieć. Cykam się trochę. Dobra, nie ma co pieprzyć. Głupot. 3, 2, 1, go! Ja pier papier. Ale zarąbiście. Nie no, perfekcja. Ja pierdziele. Nie no, przecież to jest mistrzostwo świata. Wow! Ej, daleko zalecieliśmy. Szkoda, że jeszcze nie jesteśmy wyżej jednak, bo byśmy mogli dalej przylecieć. Są takie największe wyżyny po tym, że jest wszystko z górki, ale... It is how it is. No, już dalej nie zalecę za bardzo. No... No dobra. Aha, jeszcze jakoś tutaj dziwne ruchy porobił. Mamy to? Mamy to. Zostawimy ją tu na widoku, nie mam zamiaru robić za dużo parolotni. Znaczy wiadomo, warto zrobić jeszcze jedną czy dwie. Tu ją zostawimy, będę o niej pamiętał, że to jest w tym miejscu. Szkoda, że się nie przyspałem, to było troszeczkę nieprzemyślane. Przyszedłem po prostu na spontana trochę ze względu na to, że się jaram strasznie tym motywem. Ale okej. Idziemy w linii prostej przed siebie, ponieważ mieszkając na północy wystarczy tylko kierować się na kompletnie przeciwny kierunek do góry naszej lodowej i idziemy wtedy w kierunku południa. Drugą moją podpowiedzią, na temat nawigacji tam mam mega ogarnięte wszystko, wystarczy, że gdzieś raz się pojawi i mniej więcej albo dokładnie wiem jak iść, albo mniej więcej wiem jak iść. Tutaj powinna to być wioska, nie główna, na niej byliśmy, w tej wiosce byliśmy i tutaj powinien być nasz domek. O ile się nie mylę, ponieważ wydaje mi się, że ten domek się zniszczył. O Jezu, nie weź tą siekierę. Ten domek nam tu się rozpieprzył, ale przynajmniej mamy ognisko. Wydaje mi się, że w tym miejscu możemy się przespać na szybciocha. Czemu dwa ogniska są? Było jedno. A nie, chyba robiłem dwa, bo mi tu kanibale wchodzili i ich paliłem. Tak mi się kojarzy coś. Ja bym tutaj zrobił taki domek na stałe, ponieważ w takich sytuacjach jak dzisiejsza, gdzie potrzebujemy szybkiego noclegu, przydałaby się ta z tych kłód zbudowana. Myślę, że... Aha, w środku. O, możemy w środku, super. Myślę, że to może być to. Patyki mam, kamieni nie mam, 7 kłód. Okej, okay, no to na szybciocha te kłody tu zwijamy, póki jeszcze za bardzo się nie ogarnęli, że tu jestem. No dobra. To już myślę, że mogę to pominąć, ten element w tym miejscu. Ja się na szybciocha... O, jakie to jest głośne. Ale zakurzone wszystko tutaj. Ja się na szybciocha prześpię, ogarnę tutaj temat tego noclegu i widzimy się już, gdy prześpię to nocysko, strasne nocysko. Chociaż myślę, że już to mogę z wami dokończyć, już nie ma co się rozdrabniać. Nie, już nie widzę tych kłód kompletnie. Kompletnie. Dobra, wystarczy mi, nie będę przesadzał, wystarczy mi zapalara. Tu gdzieś były kłody. O, jedna, druga, cacy. Staram się to szybko robić, żeby nie było tu jakiegoś ataku niepotrzebnego kanibali. Bo po co? Dobra, i dwa kamyki. Gdzie są kamyki? Tu mamy jeden, tu mamy drugi, trzeci. Powinno styknąć. Mam nadzieję, że to nie były te malutkie kamyki. Pięknie, dobra. Idę w kimę. Widzimy się jutro rano. Wyspałem się. Zjedzmy coś, wypijmy coś. Ogrzewać się nie muszę. Pędzimy dalej.
warto byłoby sobie właśnie taki łuk, z takim łukiem latać, ponieważ gdy zobaczę jakieś zwierzątko, powinienem je... Tam się musimy bardziej kierować. Zresztą... Od czego jest kompas, panie Remigiuszu? Okej, okay, tam się muszę kierować. Jeszcze bardziej w lewo niż myślałem. Powinienem te zwierzątka mordować po drodze, ponieważ no, potrzebujemy pożywienia, a nie wziąłem niczego, ponieważ przez to, że się podjarałem tym lataniem tak, że... No zapomniałem się kompletnie, że powinienem coś ze sobą wziąć, jakiś prawdę, jakiś coś, no nie no, Remigiuszu, po co mi to wszystko? Chodźmy skakać i lećmy na drugą stronę wyspy. Żaden problem, żaden. A, nie, dobrze, dobrze, że tak skręciliśmy troszeczkę na boczek. Kanibale szeptały, że przy dużym drzewie, jak się jest przy dużym drzewie, to powinno, patrząc oczywiście na kierunki tutaj naszego północ, południe, wschód, zachód, to powinniśmy się kierować na zachód, czyli gdzieś tam. I tam właśnie pójdziemy. Tylko tu jeszcze robię malutki research, bo może się coś znaleźć takiego, czego jeszcze tutaj nie znalazłem wcześniej. Albo coś, co po prostu warto byłoby wziąć ze sobą, ale nie widzę nic takiego ciekawego poza tymi malutkimi kamykami. Jestem tak podjarany, że masakra. Jestem tylko ciekaw, w jaki sposób się kraftuje strzały do kuszy, bo ja tam kilka znalazłem przy tych projektach, ale w ogóle nie potrafię ich wziąć, nie potrafię ich wykorzystać. Nie wiem, czy nie, nieskończona ilość, czy co, czy... Cholera wie. Byłoby to nierealne i bezsensowne, ale zobaczymy zresztą. No. Nie ma co krakać, zobaczymy z czasem. Czy ja w ogóle tędy wejdę? Bo tak na kozaka idę dookoła, a wydaje mi się, że... idę tak troszeczkę źle. No nie. Zwaliłem, tam muszę wejść. Ale się jaram. Dobra, widzimy się na miejscu. Okej, okay. Mamy to główne drzewo tam po lewej stronie. Tam jest wrak. Tu jest zresztą jego kotwica, także jak widzicie tą kotwicę, ona naprawdę nie jest mała. Ta kotwica mówi sama za siebie. To jest gigant, a nie kotwica. O, garnek kolejny, super, będzie na sok z drzewa, na żywickę. Żywickę, co to jest żywicka? A, i my tu możemy w ogóle z tego korzystać, z tego namiotu. Wydawało mi się, czy kiedyś nie wolno było z tego korzystać. Myślałem, że będę mógł ten plecak otworzyć jakoś. Szkoda, że go nie mogę otworzyć i wykorzystać. Okej. Dobra, nie ma co zwlekać. Jedyne, co bym zrobił, to już tylko te ptoki, które tu się aż same proszą, ubił. Ojdź. O, idealnie trzy. No, co ja robię? Rezigioro. Drugi. Trzeci. Dawaj mi te wszystkie piórka. Czy ja widziałem kanibala w tle, czy to było piórko, które mi tak przyleciało pod nosem? A, ptoki już mam. Super. Naprawdę świetnie. Dobra. Spinkalamy. Ja się... Ej, skoro tu są rekiny, a to jest tam. Tam jest wrak, no ewidentnie tam jest wrak. To nie jest takie... Hop, siup. Co jak mnie rekin zaatakuje? Tu gdzieś były tratwy. Nigdy tratwy nie budowałem. Pierwsza rzecz, będę tratwę budował chyba. O ile on w ogóle zna... O, łodzie, jest. Mała tratwa, 7 logów, 4 patyki i 4 liny. Liny zrobimy w ogóle? Nie, nie zrobimy lin. No to nie ma nawet co. Fuck it. Ryzyk fizyk, jak to mówimy. No z piłą to ty nie wejdziesz do tej wody. Ryzyk fizyk, ponieważ no nie jestem w stanie tych tratw zrobić. No boję się, że mnie rekin zaatakuje, ale trudno się mówi i próbuje się. Próbuje się, po prostu się próbuje. Dobra. Was kozie śmierć. Jak pod wodą pływam... Stamina szybko spinkala, ale na mega speedzie jestem w stanie się poruszać. Oby nie było rekina. No nie mam po prostu lin, mam za mało szmat, muszę się wybrać do wioski kanibali po szmaty, bo tam właśnie jestem w stanie ich znaleźć dużo, a za pomocą szmat tworzyć liny. Zresztą, ej kurde, w tej wiosce, w której spaliśmy, było kilka lin. Tak teraz... Co tu jest? To są ryby, a tam po lewej? Widzę jakąś postać widziałem. Jezu. Prawie się utopił. Albo to był kamień, albo widziałem po prostu jakąś białą kropkę, która wyglądała jak rekin. Albo to nie był rekin. Staminy nie mamy. Jak to jest daleko, ja pierdzielę. Masakra. No, stamina. Dobra, go. Nie wiem, czemu mam złe przeczucie, że to mógł być rekin. Albo jakiś kamień z daleka. Jak pływam po prostu w Chorwacji, nurkuję sobie, bo często bywam w Chorwacji, jak pewnie wiecie, zresztą na ręce widać, to często mam takie schizy, że jakieś większe ryby widzę czy coś, a potem się okazuje, że z daleka to była bojka, albo to były jakieś kamienie dziwne tam z daleka, które widziałem. Ewidentnie jest tu wrak. I co? Jakieś wejście musi być specjalne.
Coś tu musi być nie tak. Oni nie bez powodu szeptali. To jest taki dobry spoiler. Ci kanibale naprawdę jak piszą tylko przepraszam, szepczą pod murem, to piszą tak, że... A tak kurde! Tam jest ciąg dalszy wraku, ale... Zanim cokolwiek, zanim gdziekolwiek, to próbujemy tutaj jeszcze zobaczyć drugą stronę wyspy, bo ona jest większa. O, tu coś! Nie, to jest tylko kamień. Myślałem, że jest jakiś cave. Powiem wam tak, tutaj jest wiele cave'ów podwodnych w tej grze. Wpinkalasz się do wody, nagle cave. O, tu też może coś to może być. A nie mówiłem? Nie. Gówno, Remigiuszu. Tutaj może jeszcze. Nie. Okej, jaś skinia, aż się prosi, żeby tu był cave. Dobra, nie, no naszą ostatnią chyba nadzieją jest... Są podwodne tutaj rejony. Ten wrak to jest ten trop, który mi wyszeptali. A, kamyczek, myślałem, że coś tu mogę podnieść. No dobra. I nurkujemy na same dno. Na same dno, 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 na same dno. Zobacz, to jest gigantyczne. A ja się dziwiłem, że taka wielka kotwica. Tutaj coś może ewidentnie być. Byleby nie rekin. Powiem wam, że przygody z Rezygiuszem są. Są on, on. Co to są za dźwięki? Jakby motorówkę słyszał. Jakie to jest wielkie, ty patrz, jaka ściana. To był dupny statek. No i co? Gunwo, nic nie widać, nic nie ma. Może jeszcze wejść do tego wraku, bo statki zawsze mają wejść, bo to jest wewnętrzna część statku. A zawsze gdzieś jest to wejście. Tutaj jest cała ściana zamknięta. Ej, kłoda taka sama jak wtedy, żeśmy znaleźli. To musi coś oznaczać. Jedno do góry, no. Jeszcze? Jakoś tak dziwnie mi tu pływa. Butla mi się zaraz skończy. No to tu musimy wejść, 100%. Ja tu nic nie widzę, majster. Ci ma jak w dupie. I co tutaj mam zrobić? Kajoje w ogóle. Kajoje. O! Ja wiedział, że tutaj się co święcini. Oby mnie tu jakieś rekiny nie atakowały. Ej, ciekawe czy jest jakaś podwodna broń, nie wiem, jakieś... Musi być coś podwodnego. Nie żeby coś, ale mi się kończy butla. Moglibyśmy tak przyspieszyć troszeczkę tempo, tak minimalnie? Halo? Bo ja nie mam zamiaru się utopić. A mi ta butla się troszeczkę kończy, nie mamy czasu tutaj na jakieś głupoty. Jak się w dół nurkuje szybciej? Co, patrzę się w dół i klikam w uni. No nie mam pojęcia. No chyba to tak jak mówię. W dół i jazda. Jak mi tu coś wyskoczy, to się zesram w gacie teraz tak, że pampers będę potrzeba, bo inaczej będzie bardzo źle. Jest powietrze? Powietrze! Powietrze! Kość. Ej, nie mogę wziąć, ale bez sensu. Nie wiem, czy tą butlę... Mamy 4 butle. Wolę nie zużywać na... Uuu, zawiało grozą. Nie, nie, nie. To nie dla mnie, w ogóle strój, bo zimno. Okej, okay, cały ten pancerz z kości poszedł do ekwipunku. Czemu tych kości nie mogę wziąć? To jest bez sensu moim zdaniem. Ja w ogóle sobie przygotuję już tą siekierę na jakieś tutaj ataki, bo ja tutaj widzę już... Nie, już myślę, że to jest mutant, ale to by było bez sensu. No taki grzybek podwodny, podgrzybek. Sprawdzę tylko faktury. Tak, jadalny, jadalny. Nie wiadomo, troszeczkę tutaj się przyda. Okej. Okay. Żarciki żarcikami. Żarty żarcikami, ale my tutaj musimy zrobić swoje. To okropnie to wygląda. To... No i jest kusza. Gdzie ona jest?
O! Tu się coś rusza. Słyszycie to, nie? Nie, proszę. Ktoś tu idzie, nie. A mi serce bije, ja pierdolę. Kurwa. Co to są za dźwięki, ja się pytam? Tu nikogo nie było po drodze. Ja mam stąd potem wyjść, tak? Ja tu zostaję, tak jak oni wszyscy. Ja się nie dziwię, czemu tu wszyscy pozdychali, przecież oni nie wyszli, oni się zesrali po prostu. Zesrali się na śmierć. To był ten statek, patrzcie jak... Nie, ja boję się, że jakieś gówno zaraz wejdzie. Ten statek był zajebisty. Nie, ja nie mogę tak. Mnie to schizuje, kompletnie mnie to schizuje, masakrycznie. Makabra. Mamy projekty, mamy talerze, talerze nie możemy wziąć, szkoda. Miałbym tutaj fajną kolekcję, jak to się mówi, nie kolekcję, tylko... zastawę miałbym fajną. Cóż to jest za projekt? Kościół, krzyż, trumna. Ja pierdziele, majster. No normalnie bawimy się w budowę tutaj kościelną. Krzyż, 48 patyków, 34 logi, 18 kamieni. Ciekawe, czy da się go... Nie, jakby się dało go podpalać, to byłoby to chore. Mam nadzieję, że się nie da. Trumna. Potrzebny przedmiot. Jeden patyk, 11 kłód. Zajebiste. Ciekawe, że do takiej trumny możemy wrzucać kanibali. Tak by się układali fajnie. Ale bym tych trumien narąbał. Kościół. 82 logi, 5 patyków. Te patyki to tylko chyba na te krzyżyki poszły. A w środku to ani w ogóle wszędzie nie potrzeba ani jednego patyka, tylko te 5 patyków. I 82 kłody. Nic więcej. Zarąbiste. Glinder. Glinder, czyli lotnia. Tower, czyli to. Okej, wszystko. Co to są za schizujące dźwięki? Możecie przestać? Please. Mordy. Kto to robi, nie wiem. Kuszę jeszcze nie wiem, jak się do końca używa, jaka jest jej skuteczność, więc wolę sobie ją zostawić za chwileczkę. Jak wyjdziemy, to ją przetestujemy. Czy tutaj coś jeszcze jest? Jest coś jeszcze. 3 strzały do ekwipunku. Nie możesz więcej tego wziąć. Co, nie mogę już więcej strzał tych kusz, czy co? Czy ogólnie patyków? Nie, to są strzały zwykłe. Właśnie i to jest problem, że nie mam pojęcia, jak te strzały do kusz robić, bo... Nie uniosę więcej takiego, że to... Strzały do kuszy. O, skoro nie uniosę, to mogę sobie wystrzelać tak bez sensu. No i co? A, z prawej tylko. Z prawej? A, z prawej i lewy. No okej, mogę je zbierać, czyli standardowa sprawa, ale jak je kraftować? No nie, w ogóle nie wiem, gdzie celuję. Kapkę wyżej poleciała. Ciekaw jestem po prostu celności. Wiecie, co jest celem? Aha, bo to się odbija od tych No, to nie było tematu. Tak jak powiedziałem, wolę mimo wszystko wziąć siekierę. Tu są jeszcze strzały, jedną wziąłem, bo jedna mi się zgubiła. Tu gdzieś pewnie leży, albo gdzieś tutaj jest. Bez sensu, że nie mogę więcej strzał do kuszy unieść. Ale schizujące dźwięki. Ja pierdzielę. Nie ma tu czegoś jeszcze? To jest wszystko? Czyli kusza, zbudowanie kościółka, trumny i... Co to tam było jeszcze? Krzyż, trumna, kościół. Wszystko. Ja pier, papier. Ale cieszę się maksymalnie, bo kusza to jest mistrzostwo świata. Koniec! Nic więcej? Weź to podpal, więcej światła chcę. Troszkę więcej jest, może nam to pomoże w czymś. A taką miskę nie mogę sobie wziąć? Jadłbym sobie zupkę. Co to są za dźwięki chore? Nie da się tego wziąć? Nie da się tego wziąć. Ale w ogóle zajebiste ognisko. Ognisko z... Nie wiem, czy to było ognisko. Są po prostu kości. Czemu nie mogę tego obrazka wziąć? Ja bym go wziął. Fajny jest, powiesiłbym sobie na ścianie. Zajebisty.
Ej, dobra, no to jest wszystko. No nie ma co drążyć tematu tutaj dalej. Chyba niczego więcej tu nie ma. Stalagmity, stalaktyty i takie tam. No i dużo kości. Szkoda, że tego nie mogę pozbierać. To by było zajebiste. Ale bym sobie teraz nafarmił tutaj pancerza z kości. Dobra, spinkalamy stąd. O nie, muszę przez to przejść. Tu były jakieś dźwięki dziwne. Jak mi coś tu wyskoczy, to się zesrą. Zesrą się majster. W gaciach będę miał pełno. Tam coś pod wodą świeci. To chyba nic takiego specjalnego. Ej, nie, 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 od razu butlę biorę nową, pierdziele. Na tej butli nie wyżyję. Dawaj mi tu nową butlę, użyj. Pierdziele, nie będę się stresował. Nie, żebym się udusił pod wodą, nie, nie, nie. Wolę zużyć tą końcówkę butli. Tak też zresztą na nurku miałem, ja mam nurka ogólnie. Całkiem serio, w realnym świecie. I tak mówię, nurkowałem kiedyś w Chorwacji z akwalungiem całym. I zabrakło mi powietrza. W sensie na zegarze było zero, ja jeszcze popływałem trochę. Z podwody na 40 metrach nie wolno zejść w 3 sekundy, bo ciśnienie by ci rozwaliło łeb. Ej, czyli tak wolno schodziłem w dół, a tak szybko idę w górę. The fuck is going on? Coś źle klikam. Że mi się wydawało, że ja wieki tam schodzę. Już? Easy peasy lemon squeezy. Zajebiście. No jak mnie teraz rekin capnie bez tego pancerza, z tych kości, to ja jestem... Co to jest przede mną? Co to jest przede mną? Ta plama? Co to jest? To się rusza. To jest rekin. Ja miałem rację, to jest rekin. Oddala się. O, to jest rekin! Ja pierdzielę. A ja bez kości tak wyszedł. Na żywca by mnie wziął. To był rekin, on popłynął tam dalej. O, się zesrałem, nienawidzę rekinów. No ja nurkuję i to jest moja zmora po prostu, nienawidzę. Rekin... O, żółwika to z chęcią przyjmę na klatę. Dobra, ja stąd jakoś spinkalam. Nie wiem jeszcze jak stąd wrócę. Przez tego cholernego... O! One shot, one kill. No cóż, widzimy się w bazie. Innej opcji nie ma po prostu. Troszkę ciężka podróż, bo w nocy szedłem. Szedłem i leciałem, jak sami widzieliście. Nawet fragment udało mi się uchwycić. Fajnie. Nie. Co ty tu robisz? Jeszcze tu nie było nawet. O, drzewka odrastają. Teraz dopiero zobaczyłem. W nocy jak tu wróciłem po podróży, to nie zauważyłem nawet, że drzewa mi tu podrastają. Jezu, jak ja głodny jestem, weź to zeżer. Jedną ustrzoną tu jaszczurkę miałem, pozostawiłem też dwa zające, albo co to było, nie, jaszczury chyba jakieś to były. Niech się suszą, jeszcze tutaj bukłaczek też poleci w ruch. No to mnie te drzewa mnie martwi. Za chwileczkę sobie przejdziemy do projektów, ale... No tak, nie, to jest ładniejsze niż tamto. Zobaczmy tu, tu nie przeszkadza. Tu przeszkadza, tu ewidentnie kuziwa mać przeszkadza. Ona jest chyba prosto w przejściu, kompletnie mi zasłania wizję na ten... Na tą kładkę. Masakrycznie. Taki mościk po mościk. Teoretycznie jak sobie to obuduję, no ładne to jest. To sprawia, że jest ładniej, no. Nie, no jest to ładne. Pozostawiłbym to drzewo. Będzie mi strasznie blokowało wizję w tym kierunku głównie. Ale myślę, że to przeżyję. Dobra, mamy poranek, a jak żeby inaczej, jak nie projektami i nowymi budowlami, możemy sobie ten poranek polepszyć. Także postawimy sobie dzisiaj projekcik postaci... obok tutaj, o. Kościółka. Gdzież mógłby być ten nasz kościółek? Nie wiem, po co mi kompas w ręce. Nie wiem, jak się go... Nie, pogrzało cię ty, majster. Nie szalej.
Nie wiem, gdzie ten kościółek postawić, ale... No witam cieplutko. Myślę, że możemy go postawić gdzieś też po tej stronie. A już ekspansję zaczęliśmy robić w kierunku wieży, to też ją tutaj też rozwijajmy. Wydaje mi się, że to jest to... Kto tu od bramy? Ja nie otwierałem bramy. Albo sam nie zamknąłem, nawet nie pamiętam. Skoro robimy ekspansję w kierunku wieży, myślę, że też i to miejsce będzie dobrym miejscem na to, by wybudować kościół. Obok takiej wieży myślę, że to się będzie fajnie prezentowało. Gdzie to jest wejście? Tu jest wejście. Teraz jest przed nami to wejście, tak? Tak. No bo nawet aż się prosi, że to jest wejście, a po drugiej stronie tak, po drugiej stronie będzie pewnie... No nawet już w projekcie widać jakieś tutaj zarysy ładne. Nie chcę go sklejać obok, bo po prostu tylko i wyłącznie straci... Nie strasz mnie, jaszczurze. Straci tylko i wyłącznie swój urok. Wydaje mi się, że taki kościółek można byłoby postawić na przykład gdzieś tak wzdłuż tutaj. I z racji, że można powiedzieć takim frontem mojej bazy będzie na pewno ta strona z tą wieżą. Myślę, że to wejście do kościoła mogłoby być skierowane w tą stronę, ale byłoby to nielogiczne, ponieważ wszystko musi się obudowywać do środka. Do środka, do środka, jeszcze raz do środka. A skoro do środka, to z pewnością wejście musi być po naszej stronie. I tak też zróbmy. Nie chciałbym, żeby też ten kościół zasłaniał nie wiadomo jaką tutaj gigantyczną wizję. Chciałbym, żeby on był troszeczkę odseparowany od naszej bazy. Bliżej, żeby mu było do wieży niż do domku. Spróbujmy to w ten sposób. Troszkę sobie możemy tu przysłonić. Nie wiem, jak on długi jest. Nie potrafię tego za bardzo tam wyczytać z tego. Pod tą kłodą, wzdłuż tej kłody nawet, która tutaj leży, nie wiem, czy widzicie po prawej stronie, mogłoby to być umiejscowione. Mamy tutaj świecę, ale zaraz się jej pozbędziemy, jak będzie taka potrzeba. Coś w ten deseń, spróbujmy. Jest troszkę przydługawy. Tyrolka, okej, okay, to już jest pierwsze ale. Choć jednak końcówkę projektu widziałem poprawnie, to jednak to jest ale. Musi to być inne miejsce, ale zamiast, a nie no, kościół, czy kościół, krzyż i trumna musi być blisko kościółka, bo to nie miałoby w ogóle sensu, gdyby było inaczej. Może byśmy to zrobili w drugim kierunku, tylko nie chcę się kryć w lesie, gdzie już kanibale biegną. Chciałbym to mimo wszystko umiejscowić gdzieś w tym miejscu, skoro tam tyrolka leci. Tu mamy magazyny, syryny i inne wszystkie. Może byśmy jednak poszli w drugim kierunku, w kierunku naszej wyżyny, która znajduje się tam po drugiej stronie. Co nie zmienia faktu, że wolałbym ekspansję robić w tą stronę, no. Aż się prosi po prostu. Ze względu na to, że tu już jest wieża, nie? Więc to by było fajne. To by było naprawdę bardzo fajne. Okej, uznałem, że to miejsce będzie fajne, ponieważ wychodzi tak trochę jakby z góry. Da się je to dobrze obudować, to miejsce, i zabezpieczyć. Myślę, że ta ekspansja powinna iść w tym kierunku, bo tutaj jest naprawdę ciekawie i wydaje mi się, że takie przejście z tego w tym kierunku z rozbudową i czymkolwiek innym byłoby ładne. Na pewno już te wizje, jakie mi się tu pojawiły przez ten kościół, który tam umiejscowiłem. A gdyby... Nie, tutaj jest za mało stroma ta góra. Tu ona jest za mało... Czy możemy to też spróbować jeszcze tak na szybciocha? Ej, nie jest źle. Czekajcie, dobrze patrzę? Dobrze patrzę, wejście jest po mojej stronie. Ej, w ogóle tak wbudowane się zrobiło. A wtedy stracimy końcówkę kościółka. W sensie tą taką... poprawną jego część, czyli ambonkę i... Nie wiem, po co wychylam głowę, ale zawsze się wydaje, że zobaczę więcej. No to już to nie jest to samo. Tam na wzgórzu ten kościół robi o wiele bardziej, moim zdaniem, robotę niż tutaj. Ale kurde... Tak przy rzeczce przyjemnie? Dobra, nie wiem, namyślę się. Mam tu drzewa dużo, mógłbym już zacząć budować, ale to wymaga ode mnie większego namysłu, gdzie to dokładnie postawić. Kolejne drzewka odrosły, więc pięknie będzie z czego to budować. Nie wiem, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Chciałbym tylko jeszcze też wypróbować między innymi trumnę i krzyż. Trumnę... A, to jest taka leżąca. Ja myślałem, że stojąca, tak jak jest na obrazku. No dobra, no to trumnę też postawię w momencie, kiedy będę wiedział dokładnie, w którym miejscu będzie stał kościół. Muszę się ultra namyśleć, bo to już wymaga przemyślenia, w którym kierunku ekspansja mojej bazy i całego lokum. To jest taka główna baza, o, zabezpieczona, te cholerne kamienie muszę pozbierać. Zabezpieczona i ogarnięta w taki sposób, jak sami widzicie. Dobra, już mowa zresztą o kamyczkach. A więc ja nie mam. To muszę grubo przemyśleć, w którym kierunku dokładnie tą bazę rozbudowywać. Skoro tutaj już postawiłem wieżę, bo aż sama się tutaj prosiła, żeby ją tutaj postawić, tak też myślę, że w tym kierunku będziemy szli z kolejnymi jakimikolwiek budowlami. Czy kościół w tym miejscu, czy w tym, czy jakimkolwiek innym, który bym wymyślił, zobaczymy w kolejnym odcinku. Tak teraz muszę was jeszcze wejść na tą wieżę, bo to jest nie... O, możemy przy okazji już światełka rozplanować i przy okazji powiedzieć wam, co będzie się dalej działo między innymi z moim żywotem tutaj.
chciałbym, żebyście byli świadomi tego, że ja jestem po prostu bobem budowniczym i dla mnie budowanie to jest po prostu przekozacka sprawa. Ja to po prostu uwielbiam. Więc nie dziwcie się, czemu tego budowania jest tak wiele w tych moich odcinkach, ale naprawdę chciałbym, żebyście zrozumieli, no kocham to, po prostu to kocham, tą możliwość tutaj pomanewrowania, podziałania. A w środku się nie da, szkoda, bo tam byśmy to fajnie rozświetlili. Ja to po prostu uwielbiam. Budowanie dla mnie w tym świecie to jest niesamowita sprawa. Z pewnością będziemy musieli mimo wszystko się w najbliższym czasie zająć tym, by rzecz jasna znaleźć Timiego. Nasz syn, no jednak musimy się nim zająć. Musimy się nim zająć, musimy go szukać, bo jak tak dalej być nie może. Także wypadałoby tego Timiego odnaleźć, no bo jednak jest to trochę słabe, że tatuś bawi się w boba budowniczego, a synka nie ma, bo gdzieś jest w jaskiniach i w ogóle to nie wiem, gdzie on jest i... No i tyle. No nie może tak być. Musimy tego naszego kochanego syna znaleźć, bo inaczej to po prostu nie przejdzie. Tak czy siak, wieża pewnie będzie fajnie oświetlona. Muszę tylko patyki znów pozbierać i pozabijać troszeczkę kanibali, albo ich tam jakoś połapać w pułapki, ponieważ no mamy tutaj znów braki w czaszunikach. Kamienie również muszę pozbierać. Muszę dokończyć tą budowlę dookoła, bo jak mi tu jakiś mutant zaczął przychodzić, to nie chcę sobie pozwolić na jakiekolwiek akcje. I co? I to będzie wszystko. Myślę, że w kolejnym odcinku pokażemy kolejne efekty szeptów i update'ów tutaj deforestowych. Czy ja po to mogę chodzić? Mogę, fajnie. A i to będzie krzywo, ale będzie. I nie szepczcie za dużo, te kanibale szeptą czasem za dużo i mi niszczą tutaj efekt w rozgrywce. Chciałbym, żebyście szeptali, ale bardziej tak delikatnie, pomocniczo, a nie za bardzo za ostro, bo nie chcę sobie psuć gry. Mam nadzieję, że zrozumiecie, tak czysto technicznie już tutaj mówiąc. Tak czy siak, moi drodzy, w ten piękny sposób, robiąc sobie cudowne oświetlenie na wieży, które sobie dokończę w międzyczasie, jak tu będę kminił nad swoją budowlą, chciałbym was pożegnać i podziękować, że oglądaliście ten kozacki odcinek, gdzie mamy w efekcie kuszę, którą też musimy zresztą przetestować na jakichś żyjątkach, jak tylko będzie taka możliwość, a to już w kolejnych odcinkach. Już myślałem, że aż sam tutaj się pojawi. Ej, przetestujemy. No, zabija jak wszystko inne, co ma zabijać, no. Oj, za wysoko. Okej, to już wiemy, że troszeczkę niżej. I co ja mam zrobić, kiedy brakuje mi tych cholernych strzał do kuszy? Piszcie, jak ją skraftować. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć!